Ja to wiem, wyjdę tam dalej. Zrobisz tu? Ja tu robię. Bardzo przepraszam. No, koszula w kratę będzie w kadrze cały czas, bo stoi tutaj. Koszula w kratę jest najważniejsza. Biuro Ochrony Rządu znaczy. Plecy pokazuje. Rufę. Proszę pana, ja robię swoje obowiązki, jestem dziennikarzem. I biegiem lecą mnie znaczy, że jest. Nie rządowej telewizji, tylko nowego ekranu. Proszę przejść. Dobra, przepraszam. Widzisz? No tak nie zobaczycie prezydenta, bo zaciemnione szyby ma. Pani poszli, no, biskupi się przedwać. Muszą się rozebrać. Górnicy idą. A mnie wyginęło! Idą górnicy. Ahoj, cześć. O, poznajesz? Cześć, pirat, cześć. Korsarz. I górale są nawet. A japońskie to gdzie? Sam pan tutaj. I górale i krakowiacy. Cześć, kolego, poznajesz. Poczty sztandarowe wychodzą z kościoła. Cześć. No Kaszeba, ty to się nadźwigasz. O, masz rację. Stoczniowcy idą gdańscy. Cześć stoczniowcy. No że wszyscy idą tam, żeby po prostu ustawić się w korowód. I ładne dziewczyny są. Ładne dziewczyny idą. Wszystkie poczty sztandarowe idą. Prawie zrobiła. Cześć bracie. Na pewno mnie telewizja pan pokazała. Ja pokazuję.
Wtedy i okaże by. A jaka kopalnia? Cześć. Cześć. Kazimierz Juliusz. Juliusz. No, Kaszeby, trzymajcie się. Chcemy mi się zażyć. Jo? Ja później. Później. No, kolejarze. Kolejarze przyszli. No i wychodzą następne poczty sztandarowe jeszcze. No trochę tego jest tutaj, z całej Polski się zjechały. Tutaj cała Polska no, robotnicza przysłała swoje poczty sztandarowe, wszystkie zakłady pracy. I tak to właśnie idą teraz. Czerwony korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa. Idą żołnierze. Żołnierze są. Nie chcieliśmy do was dopuścić. O, cześć. Witamy wojsko. Tylko wrogiej propagandy tu niesie. Ja zawsze się je. Cześć, musisz. A jak trzeba? Nie wiem. Cześć, Korsa. Przesuwamy się kolego. Bogdan, dlaczego on mnie tu pchano? Cześć. Bądźcie spokojni. Cześć. Witaj się na sobie. Tak ważne teraz jest. Służbę pełni. Służbę pełni nie może. Pani Beata Szybko. Wiem, że w Gdańsku będzie doskonale. Gratuluję. Tam gdzie my jesteśmy. Facet trochę porąbany troszeczkę, nie? Ale troszkę przesadzi. Troszeczkę do tyłu, pół metra do tyłu. Pół metra tył jeszcze. Brać kurnicza. No dobra, to potem się dzwonimy. Tutaj wiceprzewodniczący Solidarności Bogdan Górnik. Renia, gdzie ty tam? Jestem. Oczywiście tutaj telewizja wszystkich. Marek. No, Dorota Arciszewska, widzę, tam jest z bukietem. Koło pani Beaty Szydło. Wygra pani, niech się pani nie smuci.
Pani Beato, dwa słowa dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. Co by pani chciała przekazać naszym gdańszczanom pomorskim? Nareszcie zaszczepiliśmy. Żebyśmy wszyscy czerpali z tradycji i z tego pięknego zrywu Solidarności. Udało tak się, bo wszyscy byli razem. Teraz też trzeba, żebyśmy byli razem. Trzeba się zjednoczyć. Tak jest. Okay. Górnik się nigdy nie był. Marynarka wojenna ci nic nie zrobi. Ale dzisiaj jadę do Brześć. Chyba, że tak. Rozumiecie. Sami swoi. Jak to mówią, góra z morzem się musi zejść. O, chciała zdjęcie z panią premier przyszłą. Dziecko sobie robi zdjęcie z panią premier. Dorota Krzyżewska się pojawiła. Za chwilę nie będzie miejsca dla pana prezydenta, chyba że na dachu samochodu. Poziomie. Aha, dobrze. I pani Dorotka jest też. Witajcie pani Dorotko. Cześć Dorota. Cześć. Sesja zdjęciowa. Trwa. I o to chodzi. To mi córka przywiozła taką z bajki. Moje dzieciaki chwilą, mama, bo to, że tak się wiesz na czasie. To tak chłopasz, nie zawsze wiesz. Słuchajcie, ale my tak to się przesuniemy, to... Jak zrobię? Pojedzie do wieku. Aha, bo ja to tak po japońsku. Stasiu, to mógłbyś ty teraz zrobić zdjęcie? Tam wszystkim to masz. No to ty też ja ci prześlę. Dasz mi maila, to ja ci prześlę. Stasiu. Tylko to białe przyciskasz. No, ja ci prześlę na maila. Beaty nie ma, moje szefowe. A to musisz dalej stanąć. Nie, ja jestem twoją szefową. W domu tak samo. Stasiu, masz jeszcze bardzo. Znam to głosy, to przyszło. Ja, to nie ja. Nie, to się tak nie ja. Przepraszam. Nie, nie będzie. Przepraszam bardzo. No jak widać, teraz już sesja zdjęciowa, za chwilę wsiądą w samochód i pojadą dalej pod pomnik Trzech Krzyży. Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziembiński, wasz korespondent z Gdańska. Ahoj.